Groteska, parodia, satyra, pastisz, ironia i wszystkie inne tematy związane z konwencją śmieszności to jest tabula zagadnień, które tworzą dość ciekawą sytuację. Bo wiele rzeczy można o edukacji publicznej powiedzieć, ale na pewno nie to, że umie wytłumaczyć młodzieży żarty i że rozumie, z czego śmieje się młodzież. Moment, w którym te dwa światy się przecinają i Twoja nauczycielka albo nauczyciel zapowiadają Ci, że na dzisiejszych zajęciach będzie śmiesznie, to jest ostatnia szansa, żeby wyjść w mokrych włosach na 20-stopniowym mróz, złamać sobie nogę z przemieszczeniem, albo połknąć surowego ziemniaka, czy nie wiem, kreta w tabletkach. Wszystko po to, żeby uniknąć tej turbo niezręcznej sytuacji, omawiania groteski albo parodii w szkole. Bo niezrozumnie źle, szkoła jest zabawna się w niej wiele śmiesznych sytuacji, ale nie ma to nic wspólnego z tym, jakie teksty się tam omawia.. Śmieszność tekstów kultury w szkole jest od samego początku bardzo triki. Dlatego, że jest omawiana na przykładach twórców, o których wiele rzeczy można powiedzieć, ale na pewno nie to, że pisali teksty z łatwością możliwe do wpasowania w jakikolwiek szkolny klucz. <z� PDF> Weźmy takiego Witkacego, czyli Stanisława Witkiewicza, który w trakcie swojego życia spędził łącznie tydzień będąc trzeźwym i łącznie około miesiąca bez przebywania pod wpływem twardych narkotyków. W sensie Witkacy dosłownie tworzył swoje dzieła będąc na kompletnie innej planecie, ogarniając rzeczywistość równie skutecznie co 18-latka po spędzeniu pięciu godzin w loży z darmowym alkoholem albo twój kolega grający w grę rankingową z 800 pingu. Witkacy tworzył w ramach seansów, po których on sam nie za bardzo rozumiał swoje dzieła, co czyni fakt stworzenia do nich klucza naturalnego, no Właśnie dość zabawnym, a nawet jeśli ktoś był w miarę świadom na umysłe, jak na przykład mający pewnie około 800 IQ serio solidny pisarz, który tworzył satyry i groteski bardzo świadomie wymierzone przeciwko rzeczywistości, którą chciał obśmiać, to problem jest taki, że operował on absurdem i tak głęboką autoironią, które sprawiały, że jego utwory broniły się sklasyfikowaniu no w jakiekolwiek ramy, bo właśnie w taki sposób zostały stworzone. Bo Mrożek grał w szachy 7D z aparatem cenzury władz komunistycznych, i to starcie wygrywał. Polska Góra! Sprawiając, że cenzorzy nie byli w stanie określić, o czym w sumie są jego dzieła. What the fuck is this piece of shit? Ale z jakiegoś powodu nasza podstawa programowa i tak ma dla ciebie wyłożony sposób poznawania tych utworów i instrukcję, jak stosować te zabiegi dokładnie tak samo jak on. W sensie autor. Zacznijmy od zagadnienia zdecydowanie najprostszego i najbardziej ogólnego, czyli od pojęcia absurdu, czyli po prostu sformułowania określającego każdą sytuację będącą wewnętrznie sprzeczną, albo po prostu powiedzielibyśmy tak na wyczucie, pozbawioną sensu. Absurdalne jest dosłownie wszystko, co wywołuje w tobie takie wewnętrzne poczucie mindfucka, poczucie, że coś jest nie tak, jak powinno być, że coś tu nie pasuje. Powinno być inaczej i jest to oczywiste, w sensie każdy postawiony przed jakąś sytuacją się w tym zorientuje. Przychodzisz do lekarza i lekarz mówi ci po wpuszczeniu cię do gabinetu, że od trzech dni boli go brzuch i ma luźny kawał. I pytać się, czy masz jakąś sugestię, co może mu dolegać. Coś jest w tej sytuacji nie tak. Obraz psa, który wyprowadza na smyczy swojego właściciela, jest absurdalny. Podobnie jak sytuacja gaszenia gaśnicą, świeczki w najważniejszym budynku w jakimś kraju. Absurd może śmieszyć. Ale nie musi, bo podobnie absurdalne są rzeczy szalenie smutne, które wymykają się sensowi, ale właśnie w inny sposób. Na przykład koncept wojny, albo przesłanie z literatury obozowej, opowieści z łagrów czy obozów koncentracyjnych, to też jest jak najbardziej absurd. Absurd znajdziemy w grotesce, znajdziemy w parodii, będzie w karykaturze, będzie stosowany w różnym celu i to ten cel będzie definiował właśnie, czy masz do czynienia z parodią, czy z groteską. Warto w tym miejscu zahaczyć o te, teatr absurdu. Powstał w XIX-wiecznej Francji, a w naszym kraju zrobił karierę około 100 lat później, w czasach PRL, bo w Polsce korzystał z niego przede wszystkim właśnie Sławomir Mrożek. To dlatego, że Teatr Absurdu oferował wytrych do właśnie zatwierdzania sztuk przez aparat cenzury. Bo dramat absurdu z definicji ma tak rozmytą odpowiedź na pytanie, o co tutaj chodzi, że cenzorzy nie mieli właśnie pojęcia, co się dzieje. W sensie dosłownie tym się charakteryzuje Teatr Absurdu. Nikt nie wie, o co chodzi i musimy wierzyć autorowi na słowo, że on wie, że to jest jakiś masterplan, a nie że po prostu wygenerował losowe rzeczy w czacie GPT. Teatr Absurdu stoi na kontraście, czyli przede wszystkim na grotesce, ale o tym zaraz, za momencik, przysięgam. Najważniejszy jest dla Ciebie fakt, że taką najbardziej charakterystyczną cechą właśnie teatru Absurdu jest widzenie świata polegające na sprzecznościach. W Teatrze Absurdu pogrzeb będzie odbywać się na przykład w środku jakiegoś festiwalu muzycznego, na głównej scenie, a główny bohater będzie super wykształconym geniuszem, przedsiębiorcą, albo, nie wiem, prawnikiem, ale będzie dorabiać sobie jako dekarz albo szatnik i nie będzie umiał się wysłowić. Go yourself. Is that clear? I hope it is. Jak zaraz zobaczysz na konkretnych przykładach, w teatrze absurdu nigdy nie będzie spójnej historii. Nie będzie podziału na dobro i zło, jak w jakiejś, no nie wiem, na przykład Antygonie, dramacie klasycznym. O nie, nie. kończysz taką lekturę i naprawdę po prostu nie wiesz, co się stało. Nie wiesz, dlatego że głównymi tematami w dramacie absurdu jest właśnie niepewność prawdziwości wszystkiego, co ci otacza i co otacza współczesnego człowieka. Z reguły bohaterowie to są sami w sobie ofiary tej komicznej gry pozorów. Ci bohaterowie też stwarzają właśnie pozór osób, które nie za bardzo wiedzą, co się dzieje, i wszyscy poruszają się we mgle. Bohaterowie, których poznajesz i ty jako czytelnik. Dobrze widać to przede wszystkim na przykładzie tanga mrożka, które zaczyna się dość niewinnie, bo poznajesz bohaterów, są pierwsze e, rozmowy, może nawet będzie z tego jakaś historia, no coś się zapowiada, jest jakaś rodzina, ale z każdym kolejnym aktem bierze cię pokusa na zrobienie sobie samemu testu narkotykowego, bo wszystko naraz przestaje mieć sens. To jest takie użycie absurdu na metapoziomie, moment, w którym zaczynasz kwestionować sam siebie i swoją trzeźwość także w sumie szacunek dla mrożka, ale do tanga jeszcze wrócimy. Teraz porozmawiajmy właśnie o chyba najważniejszym pojęciu, czyli grotesce. No, a jeśli nie najważniejszym, to moim zdaniem najtrudniejszym z tej puli, którą sobie omówimy w tym kontekście. Jednocześnie groteska gwarantuje ci najwięcej potencjalnych punktów w życiu no i w szkole. Także Uważam, że warto. Groteska to taki stwór, który używa absurdu opartego przede wszystkim o kontrast. Czyli tak, jak już powiedziałem chwilkę wcześniej, właśnie w teatrze absurdu, o zestawienie dwóch rzeczywistości, których zestawiać się nie powinno. I to, że się ich nie powinno zestawiać, jest dość oczywiste w sensie takiej ludzkiej intuicji. Czyli groteska zasadza się na tym, że w jednym dziele, na przykład na jednym obrazie, w jednym filmie, albo w jednej scenie w teatrze, albo w jednej książce, mamy naraz zabiegi budzące skrajne. Przeciwstawne emocje. Na przykład jest ta scena pogrzebu, w której autor naraz opisuje wielką rozpacz syna, który właśnie stracił matkę i opisuje, jak jest mu ciężko, a zaraz jest kolejna scena i ktoś zachwyca się tym, jak ten sam opakujący swoją matkę, młodzieniec jest przystojny. I o ile tak, fakt, że najpierw mamy opis tragedii, a potem opis piękna ofiary tej tragedii, czyli właśnie tego syna, jest absurdalny. W sensie napisanie czegoś takiego to jest po prostu absurd, to zawarcie tego w dziele, w sensie tuż obok siebie, to już nie jest po prostu absurd, tylko konkretne wykorzystanie absurdu groteska. I modlę się do wszystkich bogów języka polskiego, żeby było to dla Ciebie jasne. Będzie dobrze bo to jest szczególnie ważne, że ta groteska, tak jak ją poznasz w szkole, nie jest po to, żeby było śmiesznie, tylko jest po to, żeby było dziwnie, żeby było niezrozumiale. To jest główna cecha szkolnej groteski. Właśnie na przykładzie tej sceny z pogrzebu, po poznaniu opisu tragedii syna i zaraz obok tego opisu, jak super seksowna jest jego żuchwa, albo jakie ma silne ramiona, jak jakiś, nie wiem, Robert Pattinson w Batmanie, już sam nie wiesz, czy sama nie wiesz, o co chodzi autorowi. W się sensie, zastanawiasz się, po co był opis tragedii, albo po co jest opis ciała tego bohatera? I właśnie o to chodzi, żeby osoba czytająca groteskę kwestionowała intencje autora i sens znaczenia dzieła, które odbiera. Świat w grotesce jest przejaskrawiony, jest zniekształcony, ale przede wszystkim jest skontrastowany tak bardzo, że nie wiadomo, czemu te zabiegi służą. Czyli one są naraz dziwne i mogą być śmieszne, mogą być smutne, mogą być intrygujące, ale przede wszystkim nie wiadomo, jaka jest ich rola tak na koniec dnia. I właśnie dlatego omawianie tego pod klucz w szkole i tłumaczenie zastosowania poszczególnych zabiegów w lekturach jest dla mnie tak bardzo nomen omen y, absurdalny, bo to jest dosłownie nadawanie sensu czemuś, co z definicji ma się przed tym właśnie dokładnie zabiegiem bronić i żywi się tym, w sensie groteska żywi się tym, czy opiera się na tym, działa tylko wtedy, kiedy utwór jest pozbawiony sensu właśnie przez zastosowanie tego zabiegu. Jeśli weźmiesz teraz trzy głębokie wdechy i zastanowisz się nad tym paradoksem, to naprawdę omawianie groteski w szkole nie ma sensu i nie ma tu ani grama przesady, w sensie to po prostu wtedy przestaje działać. To nie wiem, czy to jest ciekawostka, czy co to jest? To jest po prostu informacja dla Ciebie, że nie jest dobrze. A co no? Groteska to nie jest wytwór współczesności, bo w średniowieczu jest na przykład taki utwór Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Tam jest śmierć, która wygląda jak taka ponura, straszna postać kobiety i bohater tego utworu najpierw proponuje jej trade z jakiegoś powodu, że jak go nie weźmie za sobą, w sensie go nie zabije, to daje jej ciasto. Dokładniej kołacz, a później bohater utworu otrzymuje opis postaci, które śmierć już zgarnęła do siebie. I jak się okazuje, te postacie, które mają go przerazić, dosłownie tańczą. Czyli mamy naraz opis groźby śmierci, propozycję wymiany życie za ciasto i obraz tańca. I to jest właśnie groteska, no bo można by się zapytać, o co w ogóle chodzi autorowi? No ale nie trzeba tego robić, bo ponieważ to jest utwór średniowieczny, to wiadomo, że chodzi o to, że Bóg jest najważniejszy i w ogóle teocentryzm, ale gdybyśmy tego nie wiedzieli, to uzasadnione jest pytanie: O co chodzi autorowi? No bo czy w rozmowie Mistrza Polikarpa ze śmiercią mamy się bać śmierci? Bo możemy w sumie to zrobić, bo dalej jest groźna. W sensie dalej w tym utworze chodzi o to, że zaraz kogoś zabije. Ale z drugiej strony, nawet jeśli całe życie w szkole podpierałeś albo podpierałaś ściany na dyskotece, to tańczenie do końca świata nie jest jakoś tak przesadnie strasznym wyobrażeniem tego, co dzieje się z nami po śmierci. Jest w sumie dość zabawne. No i właśnie taka groteska w średniowieczu. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Mocne, mocne. No nie, nie, to są twoje słowa. I teraz wróćmy do tanga mrożka. I omówmy sobie ten utwór. Całe życie bohaterów tego utworu jest pełne sprzeczności i paradoksów, które sprawiają razem, że nikt nie ma prawa wiedzieć, o czym jest ten utwór. Chyba że właśnie o tym, że całe życie bohaterów tego utworu jest pełne sprzeczności i paradoksów. O! Mamy na przykład związek, w którym toleruje się zdradę, bo małżonkowie są super progresywni i postępowi, a wierność to dla nich znak starej epoki. Jednocześnie zdradzająca Eleonora chce, żeby mąż był tradycyjny, w sensie domaga się od niego, żeby pokazał, że mu zależy, ale sama definiuje się jako rewolucjonistka i kobieta w pełni wyzwolona, oczekując od swojego męża jednocześnie, żeby właśnie był takim twardym mężczyzną na wzór jakiegoś szlachcicza. 17 wiecznego Najbardziej poważny, rozsądny i taki sensowny domownik, to jednocześnie najmłodszy student Artur, którego wypowiedzi są jedynym w miarę zrozumiałym fragmentem tego utworu. Artur myśli pragmatycznie, chce zostać lekarzem, chce, żeby na świecie panował jako tak, taki generalnie porządek. No jest odwrotnością zbuntowanego, młodego człowieka. Artur znajduje się w świecie bez zasad i właśnie przeciwko temu faktowi się buntuje. W sensie, chce nadać swojemu życiu zasady. Zasady. Chce się zamknąć i ograniczać zasadami. What? To jest jego wersja buntu, maksymalnie nudne życie. Z kolei najstarsza w tej rodzinie babcia, większość lektury gra w karty, jest pełna namiętności i w sumie zachowuje się jak taka szesnastolatka, której głównym celem w życiu jest jazda 150 km na godzinę, BMW jej kolegi starszego 5 albo 10 lat. <laughs> Groteska to też pomieszanie stylów, albo może bardziej stylizacji. Tak, stylizacji. I na to też mamy przykłady w tango. Jest na przykład taka scena, w której ten Artur, ten najmłodszy, odpala się nagle i mówi w formie takiej przypominającej jakiś monolog z Biblii, a obok normalnie reszta rodziny zachowuje się, jakby właśnie dzwoniła kupić bilety na mecz Ligi Mistrzów. Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na Mecz Ligi Mistrzów. Czyli naraz mamy stylizację biblijną, taką na maksa poważną, no jakiś vibe psalmów i mowę potoczną, typową dla rozmowy znajomych albo właśnie rodziny, jak nikt nie patrzy. W tango jest też w ogóle scena śmierci, która również no, polega na kontraście, bo babcia po prostu mówi, że zaraz umrze. I co najlepsze, nikt jej w to nie wierzy. Wszyscy w rodzinie myślą, że jest po prostu atencjuszką i udaje. Babcia faktycznie umiera, ale jednocześnie śmieje się na głos. I właśnie kiedy przestaje się śmiać, to znaczy, że umarła. No i nie ma wokół tego żadnego patosu. To się po prostu stało. Potem dochodzi nawet jeszcze do zabójstwa Artura, po którym dwaj inni bohaterowie tańczą właśnie tytułowe tango. W ogóle o to chodzi z nazwą tango. Chyba. Nie wiadomo. I o ile każda z tych scen pojedynczo mogłaby się wydawać jakąś taką dziwną anegdotą, takim zabawnym pomysłem na scenkę, na jakieś studio-jajo, to nagromadzenie tego wszystkiego naraz. To jest właśnie prawdziwa groteska. Kontrastów w tangu jest tyle, że kanibalizują się nawzajem, w sensie uniemożliwiają nawet docenienie w pełni zabawności jednego, na przykład tego, że najbardziej poważną osobą w domu jest Artur, bo już pojawia się inny, jeszcze większy absurd, który odciąga twoją uwagę od tamtego. No i na koniec omawiania tej lektury. Tak warto zaznaczyć, że niby tak generalnie chodzi o to, że rewolucja nic nie zmienia, brak norm to najgorsze zniewolenie, ale fakt, że w ogóle tak to interpretujemy, to jest wynik potrójnego salta intelektualnego nauczycielki, bo utwór ten równie dobrze może być dosłownie o niczym. Po prostu stosując groteskę, robi co może, żeby tak właśnie było, no ale i tak, teoretycznie tango jest o nieudanej rewolucji, o rewolucji na poziomie obyczajowym, ale też yy, społecznym. Szewcy Witkacego to jest kolejny przykład Witka Prezentuje um, właśnie na przykład przedstawicieli najniższej warstwy społecznej, czyli tytułowych szewców, po których czytelnik spodziewa się, no, że będą jak to szewcy takimi prostymi goblinami, a tu się okazuje, że w dramacie dyskutują o filozofii, polityce i o socjologii. Surprise, ale to też nie jest tak, że szewcy są wykształceni, bo przeklinają i jednocześnie też rozmawiają np. o stosunkach seksualnych. W sensie to też nie jest taka kreacja, ha, myślałeś czy myślałaś, że szewcy są głupi, a tu wcale nie. GARI! No właśnie nie, bo to jest groteska, to jest bardziej skomplikowane. Szewcy zaczynają robić wrażenie wykształconych i takich przeintelektualizowanych, ale potem to już po prostu idzie za daleko, bo bohaterowie szewców bardzo często będą wymyślać słowa, które po prostu nie istnieją w sensie w trakcie jakiejś poważnej dyskusji, którą czytelnik na początku próbuje śledzić, nagle okazuje się, że bohater dosłownie tworzy zdanie w stylu bulululul 6000 gobelin. I to jest właśnie taki groteskowy kontrast i czytelny sygnał od Witkacego, w którego ciele w trakcie pisania szewców znajdowała się prawdopodobnie każda psychoaktywna substancja znana w współczesnej medycynie. <grybuj> Jest na przykład postać zalotna, mająca być urokliwą uwodzicielką, taka księżna, która klnie najbardziej ze wszystkich bohaterów, flirtuje ze wszystkim, co się rusza, używa języka, delikatnie mówiąc, prowokującego i robi rzeczy kompletnie randomowe, tak jak zresztą większość bohaterów tej lektury. Bo ktoś na przykład wybija jej zęby, na co nikt inny nie reaguje, ktoś zostaje zabity i znowu, tak jak w tangu, śmierć ta nie ma żadnego znaczenia, jest całkowicie pomijana. Skie, skie. A taki na przykład Robert, czyli prokurator, człowiek z wyższych sfer, pod koniec tego dramatu staje się pół człowiekiem, pół psem i zachowuje się, no właśnie jak pies. Bohaterowie utworu dziwnie się nazywają, wypowiadają się, łącząc naukowy patos z jakimś takim dziwnym patustreamem. Ochrona jest przy mnie po to, ponieważ jestem cholernie niebezpiecznym skurwysynem wszyscy się boją i znowu witkacy nie robi tego po to żeby cię rozśmieszyć witkacy nie wiadomo po co to robi. I właśnie to ma na celu ten sposób, jaki wybrałem, żeby omówić zarówno tango, jak i szewców. Żeby pokazać Ci, że ten cel na koniec dnia nie jest taki, żebyś poznał te sceny i żebyś parsknął śmiechem, tylko żeby Ci zrobić po prostu takiego wielopoziomowego mindfucka. Utwory groteskowe, w które wpisują się właśnie w tą kategorię teatru absurdu, to jest trening na worku bokserskim. W sensie intelektualna wersja treningu na worku bokserskim, z tym, że Ty jesteś workiem bokserskim, a autor naparza Cię właśnie grotesko. Na marginesie zaznaczę, że taka groteska, czy w ogóle groteska w szewcach, ma teoretycznie na celu realizowanie założeń czystej formy. Pod tym pojęciem kryje się koncepcja właśnie Witkacego, który przez sztukę zamierzał podobno dotrzeć do tajemnicy istnienia. I moje zdanie jest takie, że cała idea czystej formy to jest najprawdopodobniej prank, bo Witkacy jako człowiek inteligentny zrobił sobie prawdopodobnie żart z literatury i napisał nic nieznaczący bullshit, a następnie stworzył do tego teorię, żebyśmy się z tym wszyscy po prostu bujali przez kolejne lata. Prank, tak szczerze, jak widzę te opisy w podręcznikach i opracowaniach, że teoria czystej formy miała odkrywać metafizyczną prawdę poprzez zerwanie z formą postulowaną przez Arystotelesa, to uważam takie wnioski, czy szukanie tego w tangu, czy w szewcach, bardziej groteskowe niż właśnie same te utwory, albo przynajmniej jako przedłużenie tego absurdu, który jest zawarty w tych utworach. Oficjalnie, Stanowisko kanału Puchacz jest takie, że Witkacy uwolnił swoje dzieło od zamknięcia w ramy oczekiwań społecznych w podobny sposób. Co sześcioletnie dziecko uwalnia się od kapitalizmu, tworząc swoje własne państwo, którego walutą wewnętrzną są kasztany. Jak już jesteśmy przy właśnie śmianiu się, to możemy na koniec umówić inne rodzaje utworów i stylizacji, które prawdopodobnie spotkają cię w szkole, ale też mogą cię spotkać w życiu. Jest jeszcze na przykład satyra i parodia. Oba te powiedzmy zjawiska literackie, czy w ogóle zjawiska w kulturze są podobne do siebie, bo oba się z czegoś naśmiewają, ale zasadzają się na innych elementach. I jest to w sumie bardzo proste. Bo satyra jest formą ośmieszenia przede wszystkim postawy moralnej albo zachowania. Jej głównym celem jest obśmianie jakiegoś zachowania i przedstawienie go w zwierciadle tak krzywym, że oczywistym wnioskiem będzie, że to zachowanie jest złe. Parodia z kolei naśladuje nie zachowanie, nie postawę, a styl, sposób opowiadania historii. Parodiować można na przykład stylizację biblijną. Widzimy to w sumie na przykład właśnie w tango w monologu Artura, bo ten monolog łączy w sobie patos, wyuzdany język, z okolicznościami, które są tego odwrotnością. W sensie jego rodzina gra w karty, gada o głupotach, a on się odpala, jakby miał jakieś widzenie i był Mojżeszem. Parodia jest z reguły imitacją czegoś poważnego, na przykład poważnej literatury i ma na celu takie mrugnięcie okiem do odbiorcy, i powiedzenie haha, patrz, znasz to! I ja się teraz tym bawię. Bawię się tą formą, którą ty znasz, i zobacz, jak jest śmiesznie. Student mówi, jakby był prorokiem z Biblii. No, po prostu beka. Bombastic side eye. Jest jakiś język typowy dla filozofa, a ja go przypiszę szewcom i po prostu będziemy się z tego śmiać. Criminal offensive side eye. Teraz jeszcze jedno pojęcie. Pastisz. Pastisz to każdy utwór, który naśladuje cechy innego utworu. Inspiracja musi być świadoma i musi być wyraźna. Parodia jest rodzajem pastiszu, ale ma bardzo konkretny cel. W sensie śmianie się, właśnie tak jak opisaliśmy to sobie przed momentem. Pastisz to jest pojęcie szersze, bo możemy odtwarzać jakiś styl nie po to, żeby go obśmiać, tylko na przykład po to, żeby odtworzyć jakieś realia w utworze. Dobrym rodzajem pastiszu, który nie ma na celu obśmianie oryginału, są na przykład bajki Krasińskiego, które w otwarty i oczywisty Sposób dla wykształconej osoby w tamtych czasach naśladowały styl bajek Ezopa. Ale twórcy, czy w tym konkretnym przypadku Kochanowski, nie robił tego po to, żeby obśmiać Ezopa, żeby mu, nie wiem, zrobić przykrość, tylko po to, żeby skorzystać ze stylu, który działa i po prostu wykorzystać ten mechanizm. Hell yes! Zresztą nawet gdyby Kochanowski chciał się y, pośmiać z Ezopa, to ten już dawno nie, nie żył wtedy. I to tyle. Życzę Ci w szkole, ale też w dorosłym życiu. Śmiechu po prostu, co nie miara. Śmiechu z siebie oraz ze sobą, w sensie z kimś innym, ale niekoniecznie z ciebie, tylko też z innych sytuacji. Na przykład z groteski albo wspólnego śmiania się z tego, jak w szkole wygląda omawianie tego tematu. Cześć. Bo... Dobra, to drugiego zapytam. Taka ciekawostka, przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała, lubię to i wymierzmy jej razem Sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać. Bulululul 6000 Gobelin. Bulululul 6000 Gobelin. Bulululul 6000 Gobelin.